Szanowni Państwo, drogi Rafale, wiele osób pyta też w kontekście zagrożeń, które płyną do nas ze wschodu, jaka będzie przyszłość. Wiele osób dzisiaj zadaje sobie to pytanie. Szanowni Państwo, przyszłość nie została napisana. To my ją piszemy. To zależy dzisiaj od nas. Zależy od polskiego rządu, od tego, jaka będzie sytuacja międzynarodowa. Zależy od tego, jacy liderzy dzisiaj stoją na czele polskiego państwa. Za 3 dni jest wielka rocznica. 25-lecie wejście Polski do NATO. I z okazji też tej wielkiej rocznicy do Stanów Zjednoczonych leci premier Donald Tusk. Razem zresztą z prezydentem Andrzejem Dudą, żeby pokazać, że w sprawach bezpieczeństwa wszystko jest ponadpartyjne. Bo tak musimy do tego podchodzić. Ale to, że dzisiaj Donald Tusk stoi na czele polskiego państwa, to nie jest tylko wymiar symboliczny. Donald stał się nie tylko liderem naszego kraju. On się stał liderem europejskim. Wtedy, kiedy Donald Tusk odwiedził Niemcy czy Francję, dzień później mieliśmy telefony ze wszystkich tych państw z konkretnymi ofertami. Ofertami, które dotyczą bezpieczeństwa naszego kraju, bezpieczeństwa naszych żołnierzy. I to jest wymierny skutek tego, że zmienił się w Polsce rząd. I on się zmienił po prostu na lepsze. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy brawami uczcili tych, którzy wprowadzali nas do NATO. To w pierwszej kolejności Lech Wałęsa, ale też Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek, świętej pamięci Bronisław Geremek. To są ludzie, którzy wiedzieli już wtedy, co nas może czekać, jakie wyzwania są przed nami. My dzisiaj stoimy przed naprawdę poważnymi wyzwaniami, które są przed nami. Ale naprawdę wszystko zależy od nas. I jeżeli chodzi o samorząd, tak jak powiedział prezydent Trzaskowski, tutaj musi być pełna synergia. My potrzebujemy współpracy z samorządami, albo z samorządowcami, którzy rozumieją, co się dzisiaj dzieje w Polsce i na świecie. Którzy są w stanie być partnerem dla tych podstawowych kwestii. Historia sprzed kilku tygodni. Przez wiele, wiele lat powstańcy warszawscy nie mogli liczyć na wsparcie państwa. Dlatego, że powstańcy warszawscy byli traktowani jako bohaterowie drugiej kategorii. Dzisiaj mamy porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej a miastem stołecznym Warszawa po to, żeby każdy polski patriota, każdy polski kombatant, który walczył w Warszawie, wiedział, że jest bohaterem całego kraju. Niezależnie od tego, na kogo głosuje, niezależnie od tego, jaką partię popiera. Bo bohaterstwo wojenne, bohaterstwo tych ludzi jest ponad skalę. Uczcijmy też brawami wszystkich naszych bohaterów, którym zawdzięczamy dzisiaj naszą wolność. Szanowni Państwo, ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o kwestię Sejmiku Województwa. Tutaj na czele województwa stoi marszałek Schreiber. Jego największą wadą wcale nie jest to, że jest zbyt gorszy, chociaż wolałbym, żeby pochodził z tego województwa. Ale my naprawdę musimy mieć ludzi, którym zależy na województwie łódzkim. Musimy mieć ludzi, którzy staną twarzą w twarz z problemami i będą w stanie je rozwiązać. Ludzi, którzy nie są przywiezieni w teczkach. Ludzi, którzy są samorządami z krwi i kości.